Zaczniemy od sztucznego mózgu, sztucznej inteligencji. Mhm. Dzieje się, wie Ale pan. Ale będzie źle? No ja nie wiem właśnie, to zostawiam ocenę panu i słuchaczom. Bo o cóż chodzi? W dodatku Nauka, dzisiaj w Gazecie Wyborczej, wielki artykuł z głośnym tytułem Google buduje sztuczny mózg. O cóż chodzi? Naukowcy pracujący dla Google'a zbudowali maszynę, która rozumie to, co widzi i wyciąga z tego wnioski, prawie jak, a na szczęście jest jeszcze to prawie jak człowiek. Żeby to słuchaczom i panu dosyć nieskomplikowany sposób wyjaśnić, to chodzi o to, że wyszukiwarki internetowe analizują dane poprzez na przykład podpis, który jest. Jeśli klepie pan hasło zdjęcie kota, to wyszukiwarka internetowa nie poszuka tego zdjęcia kota po obrazie, tylko po podpisie kot. I znajdzie nam wszystkie koty na świecie, które mają w plikach podpisane kot. A teraz firma DeepMind, którą natychmiast przejęła potentat Google, pracuje nad sztuczną inteligencją, nad taką pracą tej sztucznej inteligencji, żeby ona też rozpoznawała obrazy, czyli tak jak mózg człowieka. No i podobno są już bardzo blisko w tej materii. I za chwilę będzie pan mógł znaleźć obraz swojego na przykład dziecka albo znajomego, nie po podpisie, tylko po tym, jak wygląda jego twarz. I wtedy panu Google wyszukiwarka wyrzuci wszystkie obrazy pana dziecka na przykład na YouTubie, które są. Mm-hmm. Może być to szokujące. No to jeszcze nic, ale ja się pytam o zagrożenia i niebezpieczeństwo. Ja się, drogowe. Ja czytałem literatury science fiction, wie pan, i to z tą sztuczną inteligencją, tak, i z tymi... To się wymyka spod kontroli. Wie pan, co się dzieje? No jak tak, to się kończy? Ja to rozumiem. Ja to wszystko rozumiem. Już pana wyobraźnia pracuje. Mnie tutaj bardziej w tym artykule zaciekawiło to praktyczne zastosowanie tej sztucznej inteligencji, która już podobno za chwilę, bo tu w tym artykule jest mowa o przedziale 10-15 lat. Oczywiście najpierw się to wszystko skupia na grach komputerowych. To zastosowanie, wiadomo, że będą nowoczesne symulatory, jazdy samochodem, że gry będą bardziej skomplikowane. Ale co z tego my tak na co dzień? No otóż zespół DeepMind na zorganizowanej przez miesięcznik Nature konferencji poprzedzającej publikację stwierdził, że jeśli komputer nauczy się na przykład kierować autem we współczesnych grach, to będzie też w stanie prowadzić je naprawdę. No i się okaże, że to ta mrzonka o tym, że wsiadamy do samochodu i komputer wiezie nas zamiast, i nie mamy kierownicy, i siedzimy i patrzymy na świat i stoimy w korkach, a samochód sam jedzie, to że to za chwilę będzie prawda, panie Piotrze. No tak, ja wiem, że pan od razu myśli, pan od razu, że się to wymknie spod kontroli. Tak. No. Także mnie te samochody gdzieś zawiozą, że one zawiążą jakiś spisek, tajny układ się pojawi, no, grupa pewno. Trzymająca władzę. I będzie loża masońska samochodów. Tak na przykład. Jest. No i już, jesteśmy już załatwieni. Tak. No więc a widzi jak pan. Wpadną na pomysł strajku? O. I wtedy koniec. I nie będą drzwi otwierać, jak już zamkną w środku kogoś. No dobrze, tych scenariuszy jest naprawdę sporo.